come to ends, fam, I'll show you what I know. Kinda miss the days when we were rogue. Parkside cafe stores, then back to mine. Almost every time. What a scene. Witamy Państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku Jacek Laskowski. W sparingach reprezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Zobaczmy, czym nas dzisiaj zaskoczą. Dzisiaj gra reprezentacja Norwegii przeciwko reprezentacji Urugwaju. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zagrają dzisiaj w tradycyjnym ustawieniu 4-4-2. I to jest podstawowy wariant takiego ustawienia. Cztery obrońcy zapewniają dobrą ochronę bramki, a druga linia może generować przewagę i w obronie, a przede wszystkim w ataku. To może dać prowadzenie. Popatrzmy, w jakim składzie grają dzisiaj Urugwajczycy. Zagrają dzisiaj klasycznym wariantem 4-4-2 z mocnymi liniami obrony i pomocy. To ustawienie zapewnia równomierne pokrycie całego pola gry. Boczni pomocnicy muszą dzielić swoją uwagę między ofensywę i defensywę. Podczas ataku wychodząc na skrzydła, a w razie konieczności ochrony własnej bramki wspomagając skrajnych obrońców. Jest groźnie, może strzelać. Nie ma gola. Trafiają w poprzeczkę. Piłka wraca na boisko. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Dobrze, do przodu. Eljunusi. Johansen. Będzie strzelał. Wybijają teraz do przodu. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. I głową poza linię boczną. Luis Suarez, napastnik pochodzący z Urugwaju. Czego można się... Czy będzie prowadzenie? Tak! Jest upragnione prowadzenie! Wspaniale to zrobił! Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. W powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy tak niewielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Godin. Fatalne podanie, no i strata. Diego Laxalt. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Cavani. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Eljunusi. Suarez. Luis Suarez. Diego Laxalt. Dobrze udało się przeciąć to podanie. King. No, już blisko pole karne. Eljunusi. Oddaje strzał. Piłka odbija się. Nie ma innej możliwości. Będzie gol. Jest! Kolejna bramka. I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0.
Jimenez, Suárez. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Pecino, Cavani. Dobre podanie. Ma wybór w tej akcji. Szuka tam Suareza. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Szansa! Udana interwencja, bramka. Co za interwencja! Wspaniała reakcja, odruchowa obrona, naprawdę klasa światowa. Centruje z rogu, w pole karne. Kiepski strzał. Bramkarz nie miał z tym żadnych kłopotów. Dobra sytuacja, niedaleko od bramki. To naprawdę trzeba było lepiej wykończyć. King. No, będzie gol! Takie strzały to nie na muslerę. Christian Rodriguez. Suárez. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. Taka okazja, czy się uda? El-Younoussi. Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. Nordfeldt. Johansen. No teraz mają szansę. Zdecydował się na strzał. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Kapitalnie się zachował. Posłał piłkę prosto w dolny róg. Bardzo trudny do obrony strzał. Pięknie przymierzył. Bramkarz mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Powiększyli i tak sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Godin. Cavani. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. King. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? Dobrze, do przodu. Pecino. Cavani. Betancourt. Christian Rodriguez. Cavani. Zostawił obrońców. Edison Cavani. Ładnie, prostopadłe zagranie. No tak strzelając, kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. El-Younoussi. El-Younoussi. Jest okazja do strzału. Ale mu tam wyłuskał piłkę. Po pierwszej połowie można powiedzieć. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Próbują rozegrać po skrzydle. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Betancourt. Luis Suárez uderza. Pewnie wyłapał piłkę.
Urugwajczycy przejmują piłkę. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Eliunusi. Próbował, ale nie udało się. No, jeśli w drugiej połowie zagra tak, jak grał w pierwszej, bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Eliunusi. Strzela! Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! I to jest, proszę Państwa, hat-trick, niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. No, jest dzisiaj w wybornej strzeleckiej formie, hat-trick! Trzech goli nie zdobywa się codziennie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Tore Reginiesen. No i przejęli w ostatniej chwili. Christian Rodriguez. Luis Suarez. Rodriguez. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Wychodzą do kontrataku. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ale strzał! Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Suarez. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Becino. Luis Suarez. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. King. King. Szansa! Takie strzały to nie na muslerę. Luis Suarez. Christian Rodriguez. Betancourt. Suarez. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Urugwajczycy w natarciu. King. Suarez. Rodriguez. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Cavani podszedł teraz pod linię pomocy, żeby dostać piłkę. Inaczej mógłby się jej w ogóle nie doczekać. Suarez. Przechwyt, ale nie opanował. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Robi się niebezpiecznie. Zagrywa do tyłu.
No, wyręczył teraz bramkarza. Wspaniale przechwycił. Urugwaj rozpocznie wrzutem z autu. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Jimenez. Cavani. Do końca meczu 9 minut. No, błąd, strata. No i czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Nordfeit. Jest groźnie, może strzelać! Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Rozpoczynają kontratak. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Może spróbować uderzenia na bramkę. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania. Będzie rzut wolny dla reprezentacji Urugwaju. I będzie zmiana w drużynie Urugwaju. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Christian Rodriguez. Becino. Dzisiejszy mecz, choć był tylko meczem towarzyskim, naprawdę porywał. Miejscami oglądało się akcję z zapartym tchem. Zgadza się, zwycięzcy po prostu roznieśli rywali.